Kobiety coraz częściej chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich środowisku lokalnym. Nic zatem dziwnego, że decydują się na start w wyborach samorządowych. 4 lata temu kandydowało 31% kobiet, a mandat zdobyło 22% z nich. Na płeć piękną warto głosować. Kobiety są coraz lepiej wykształcone i przygotowane do sprawowania władzy. W porównaniu do mężczyzn stosują lepszą taktykę zarządzania. Kobiety stosują taktyki władzy perswazyjnej, czyli przekonują pracowników do danego celu, do wykonania danego zadania. Nie robią nic siłowo, dostosowują ich możliwości. Mężczyźni bardziej nastawiają się na konfrontację, walczą i wymuszają. Dlatego pomieszanie grupy menadżerów płciowe oznacza to, że mamy akurat właściwy model zarządzania, czyli mamy te techniki miękkie w zarządzaniu i bardziej twarde podejście do pracowników. O kobietach w polityce nie można mówić słaba płeć. Choć są bardziej emocjonalne, to w sytuacjach trudnych i stresowych radzą sobie bardzo dobrze. Są też wyczulone na problemy społeczne. Praca w samorządzie nie jest łatwa, a czasem jest wręcz niewdzięczna, zaznacza prezydent miasta stołecznej Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Walc. Ale zachęcam, nie zniechęcajcie się panie, tylko startujcie w wyborach samorządowych. Jeżeli coś takiego we mnie zakiełkowało, że chcę, że może będę startować na Radną w swojej gminie, że tak sobie pomyślałam, nie dzisiaj może, ale kilka miesięcy temu, pół roku temu, rok temu, to absolutnie pójść za tym głosem. Najtrudniejsze są początki. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że życie składa się nie tylko z sukcesów, ale i porażek, a te uczą najwięcej. Wszystko się udaje pogodzić. To jest naprawdę tylko i wyłącznie kwestia predyspozycji i tego, że dobra matka to będzie matka spełniona zawodowo. Dobra kobieta spełniona zawodowo to będzie także matka, która ma zaplecze rodziny, do której wraca wyrozumiałego męża, który przywita ją herbatą. Wymarzony model, ale zdarza się, tak? Natomiast nie ma tutaj wyborów. Nie można powiedzieć, że jest albo, albo, tak? Jesteśmy w końcu wielozadaniowe. Decyzję o starcie w wyborach na pewno warto przedyskutować z najbliższymi, bo to rodzina jest najlepszym wsparciem w pracy samorządowca.